Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi, witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Adventure Red Chapter. I ostatnio oj działo się, walka w tej sali była dla mnie naprawdę zdumiewająca. No jakby nie patrzeć, zanim stoczyliśmy walkę z liderem, musieliśmy przejść mini turniej. Oprócz tego, że był ten mini turniej, to jeszcze Brock dysponował co najmniej dziwną grupą Geodu, ale dobra, już nie czepiajmy się. Wypadałoby podleczyć Pokémony zdecydowanie. Ponieważ jeszcze tego nie zrobiłem ostatnio. Wiecie, od razu wyszedłem z sali, mówię, a kończę nagrywania, lecimy z kolejnym odcinkiem. Tak więc, jak widzicie, lecę taki sobie maraton po prostu z Pokémon Adventure. Zobaczymy, jak długo dam radę nagrywać jednego dnia, hehe. Oby jak najdłużej, a wy możecie zostawić prawidłową łapę w górę. Dobra, też mam nadzieję, że cię spotkam, ale nie mamy teraz na to czasu. Nie mamy na to czasu, ponieważ wydaje mi się, zaraz, to jest w ogóle ten labirynt. Czy w tym labiryncie było coś jeszcze interesującego? A nie, bo tutaj jest to takie przejście, okej. Tutaj to też nie ma nic interesującego. Znaczy nie, tu jest wyjście, o, to jest ono, już może jest interesujące. The Stone Grey City. Okej, czy tu było jeszcze jakieś domki, które teoretycznie powinienem odwiedzić? Byłem tutaj? Chyba nie byłem tutaj, tak mi się nie wydaje mi się, żebym tutaj był po prostu. Aha, że to jest jego limit, ale co on robi tak właściwie? Panie, co pan robisz? Aha, już obstawia, że wkrótce opuści ten świat. Wow, trochę creepy. Ale naprawdę nie chciałbym opuszczać mojej żony. Jejku, zbyt creepy klimaty. To są Pokémony! Tu mamy się śmiać, cieszyć, a on mówi, że odejdzie zaraz. To nie Nuzlocke, panie dziadku, to nie Nuzlocke. Aha, dobra, tu już byliśmy, dobra, z tobą to rozmawiałem, tak. Nie chcę, żeby syn był takim frajerem jak ty. Ogarnąłem, nie trzeba mi mówić dwa razy. Tu mamy oczywiście magiczne teleporty, fajnie to wygląda, patrzcie. No i teraz gdzie chcę mu dać się? Palet, Viridian, Pelter. Fajnie się to prezentuje. Ale, tu mamy jeszcze to. A przejdźmy się, może jest tutaj coś interesującego w tym muzeum. Nie wiem, coś czuję, że to jest strata gotówki, ale myślę, że warto zauważyć. Officer Jenny, hej, jestem tutaj strażnikiem. Nikt nie będzie w stanie tutaj nic ukraść, póki ja jestem na służbie. Super, najlepiej. O, tutaj mamy prymitywny i rzadki Pokémon. No dlaczego prymitywny? Kabuto wcale nie był prymitywny. Wow, ale naprawdę zdumiewa mnie, że tutaj naprawdę każdy NPC ma imię, masakra. A tutaj czego są skamieliny? O, Aerodactyl, no to też, ale obrażają te, wiecie, prehistoryczne Pokémony. Tato chce Magmara jako zwierzątko, haha, on co powie. No nie, raczej nie dostaniesz. Space Shuttle. Czyli tu nie ma niestety nic interesującego, wydałem tyle hajsu na nic, Cyrus. O cholera! Ale to genialnie zrobili! Pewnego dnia zamierzam stworzyć drużynę, która się nazywa Team Galactic. O kurcze! Ale dali nawiązanie do oryginalnych serii Pokémon. Ci co grali, kurczę, w czwartą generację Pokémonów, albo w Diamond, albo w Pearl, albo... O Jezu, wyszło mi z głowy ostatnia nazwa już po prostu z tego wszystkiego. Serio, zapomniałem jakim cudem to zrobiłem, to nie wiem. Ale po prostu... Wow, to jest Cyrus, kurde, fajnie to zrobili. Ej, naprawdę, zapomniałem, nagle z głowy mi wyleciała jedna nazwa. Ty macie takie coś pewnie. Dajcie znać, czy też tak macie, że wiecie o wszystkim, byście byli w stanie opowiadać długo, długo, a po prostu pewnego razu wyjdzie wam nazwa. Będziesz... Ej, naprawdę zapomniałem, dobra, nie będę nad tym myśleć, przyjdzie mi samo, albo zapomnę o tym całkowicie. Jak tam Pokémony? Poczekajcie, bo Sparky to ty jaki ty masz przedmiot? Ty masz tutaj cały czas tego X-Pushera, prawda? Tak. Ja to bym na razie zrobił takie coś, że wyjmę ci ten przedmiot i dam ci Lightbola. Lightball jest takim dobrym przedmiotem tylko dla Pikachu, który zwiększa specjalny atak. Więc warto dać sobie takiego Lightbola Sparkiemu. Natomiast niech po prostu Sauron, niech oko Saurona ewoluuje. Dzisiaj mam nadzieję, że to się stanie. Aha, żebym się nie rozproszył, jej piękne, mojejku. Jestem jak róża, ale mam kolce. Znaczy no, na pewno się boję ciebie po tym co mówisz, naprawdę, no takie gadki to naprawdę tak mnie straszą, no i cholera, zawsze jak jest 18? Wow, ja nic nie trenowałem, ja nagrywam ten odcinek zaraz po ostatnim, PG, o Jezu, przeżyłem,
Dam radę ściągnąć go na hita? Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale może. Może. Udało się. Jeszcze kryt. Sparki bez litości dla tych, co go denerwują. Ale to nie jest wcale takie łatwe było. Niełatwe. Nie, nie, nie. Te levele troszeczkę mnie zdumiewają. Ja mówię, ja nie trenowałem. Rattata. Dobra, Sauron. Już czuję, że będziemy często się wracać, wiecie. Dobra, weź naładuj się Solarbeamem. On się tutaj, o. Focus Energy Pursuit. No ale ja za to Solar Beam, więc dawaj. Z całych sił w Sauronie. Ile? Kurde, naprawdę przeżył? To jest już pech. Zostawiłem mu na pewno 1 HP, nie ma opcji, żebym zostawił mu nawet 2. Patrząc jak ten pasek ile wynosi, to było 1 HP. Przeklęty Rattata, niech będzie przeklęte twoje imię, powiedział Sauron pewnie w tym momencie w myślach. No to jest masakra, bo naprawdę muszę się tutaj cofać i uważać na tutejszych trenerów. Gdybym ja wiedział, że tu nagle są takie przeskoki, też przeskoki. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, przeskoki? O czym ty mówisz? Onyx był na poziomie 20, ale to był jednak Onyx. Onyx. To jest Pokémon, który musiał paść od roślinnych ataków, czy tam od wodnych. No bo to są dwa rodzaje... Jezu, gdzie ja chodzę? Takie, które działają 4 razy super efektywnie na tego Pokemona. Ale będzie ciekawie. Dzisiaj też czuję, że sporo walk. Ale dobrze, im więcej walk, to oczywiście tym więcej expa, no i od robaków. Robaki, robaki, robaki. Ciekawe, czy w dupie też masz robaki. Jakieś, nie wiem, owsiki, tasiemce i inne tym podobne. Caterpie 18. Nie wiecie co? Zmienimy sobie tutaj na ropucha. Uważam, że ropuch się bardziej tutaj znacznie przyda, ponieważ no nie oszukujmy się, no na razie Bulbazar po tym jak mu jeszcze zabrałem tackle, to już w ogóle nie ma ciosów, żeby bić w jakieś robaki. Rain Dance. Czy ja się chcę uczyć Rain Dance'a? No niby zwiększę siłę, ale ja mam na razie tego double slap, ale nie, ja z tego Rain Dance'a nie będę korzystał. Metapod. A tutaj to nawet Sparkiego dam, chociaż ten Metapod, kto wie, może ma jakieś ataki, no ale zobaczymy. A jak nie, no to Sparki będzie bliżej 14 levela, więc... Sparki! To mi się podoba! To mi się podoba, twój po prostu duch walki jest olbrzymi. No i co? Kakuna. A już obstawiałem, że jak był Caterpie, był Metapod, no to każdy by obstawiał, że będzie Butterfree. A tu nie. A tu nie. A szkoda, bo też by padł, bo byłoby super efektywne. Jesteś silny. A dziękuję ci, chłopczyku. Od robaków. Jestem silny, to fajnie. Jakbym tego sam nie wiedział. Co dostajemy? TM 12, co to? Taunt. Na razie dostajemy takie TM-y średnie. Znaczy nie najgorsze, bo to ogólnie są ataki bardzo często, na przykład jak Taunt używane w walkach Wi-Fi, ale no... No wiecie. Ha 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 ha! Nie no, to powinien... Znaczy to jest jakiś dzieciak, jak ja będę miał teraz kwestię śmiechu, to będzie coś w stylu... Ha 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 ha. Takie śmiechy. Nie no, naprawdę, nie wiem co się dzieje, ale wszyscy tutaj są bardzo zabawowi w tym Pokémon Adventure. Wszyscy się śmieją. Serio. Dawaj, lure a trainer to me, wow, jakie, że będzie przyciągał trenerów. Tentacool. No i dobrze i źle. Super Sonic jeszcze. Ale to jest za słabe, żeby... Echit, o kurde. No tutaj też nie będzie na nas super efektywny, mamy typ trujący. Jeszcze Constrict, teraz już nie wycofałem Pokemona, jeszcze jesteśmy pod wpływem zamroczenia, ale pięknie. Nie zadziała to, dobra, teraz tylko żeby Tentacool odpadł po tym Solar Beamie. Kurde, trzeba było bić Swine Whipa, widzę. Dobra, Sauron, proszę cię. Nie daj się pokonać. Już przegrałeś walkę wśród ziemi. Tu nie możesz, no ale... Jak będziesz tak robić, to nie widzę, żeby to się udało. Znowu Constrict. Dobra, out of confusion, no to już leżysz. Leżysz, Tentacool. Mówię, jak nie będę miał Ivysaura, to na razie Sauron no nie będzie w stanie pokazać nawet swojej tej dobrej strony. Musi jak najszybciej ewoluować. Uczy się takedowna, no to... Kurczę. Może jednak zamiast tego Poison Powdera. Ten Solar Beam to fajny atak jak na początek. Bardzo potężny atak. Leech Seed też się przyda. No, a Wine Whip to taki typowy roślinny, żeby był fizyczny. Dobra, to zamiast Poison Powdera, kurde. Ale przynajmniej będzie, wiecie, jak jest ktoś inny, to się może przydać ten Pokémon. A jak zrobimy tak, zaczniemy walkę. Od Leech Seeda. Ja uważam, że w zaczęcie walki od Leech Seeda, jak jeszcze zamierza zatruwać Pokémona trującego, to easy. No i proszę, Sauron. Dobra. Chyba nadszedł ten moment, chyba nadszedł ten czas. Sauron, pokaż nam swoją potęgę. Pokaż, że jesteś potężny i... On jeszcze nie ewoluował?
Czy mi się coś pomyliło, że sobie wymyśliłem, że on na 16 ewoluuje? Bulbasaur ewoluował później, czy... Albo wiecie, to jest hack, może coś zmienili, ale mi się wydawało, że jest normalnie na 16. No się trochę zdziwiłem. Trochę się zdziwiłem, trochę było to dla mnie zaskoczenie. Ale okej. Okej, zobaczymy, na razie dalej go trenujemy. Być może, wiecie, to jest oparte na mandze, może tutaj on w określonym momencie może ewoluować. No albo to właśnie, kurde, czemu ja ciągle chodzę tam do góry? A może pomyliły mi się levele, może 17-18, ale serio? Nie wiem, no zobaczymy. Na razie będziemy go trenować dalej. Tylko niech tu nie będzie gości od robaków, chociaż mam już w sumie tej grawna. Tu jest trawa, ale to może zanim wejdziemy do tej trawy. Vanessa. I will write your name. O, jak miło. Super. Co dalej? Kolejna trawa, ale tutaj zaraz wrócimy. W tym czasie, co się dzieje w tym czasie? O, Cfel też postanowił teraz, udało mu się wyzwać Brocka. On jest zbyt potężny. A on teraz kolejny go, no ja to wtedy ostatnio w ogóle źle to Warfy przeczytałem. Okej, okay, wiem o tym ostatnio. Sam będę z nim walczył. Okej, okay, Brock. Onyx. I kto wygrał? To jest najlepsze co potrafisz? Kończ to. On ma już Charmeleona. Tak nie może być. On już ma Charmeleona. Masakra. I z Charmeleonem dał radę pokonać Onyxa. No nieźle. Cfel coraz silniejszy. Teraz moja odznaka. Cfel to w ogóle wiecie takie. Oddawaj odznakę. Już, już. Dawaj. Spiesz się. A Brock chyba wkurzony. Ale Cfel nas goni. Wyprzedziliśmy go, ale on się... Co się dzieje? Nie poddał. Wow. Co tu się dzieje, stariu? Czas użyć hydropompy. Nie. Duży, czyż nie? O, duży. Odsuń się. Będzie wszystko okej. Okay. Jak to wszystko okej? Okay? Mamy walczyć z Gyaradosem. Jak mam walczyć z Gyaradosem, to tylko jeden Pokémon może tutaj być najlepszy. Oczywiście mowa o Sparkim, który mam nadzieję, że sobie poradzi. W każdym razie mam jeszcze też na imię Judy. O, tak żeby wiedziała. Teraz Pokéball. Idź Bulbasaur. Bulbasaur? Pokémon, jesteś trenerem. Uważaj. A najpotężniejszy atak tego Pokemona to... Czyli w mandze prawdopodobnie walczył za pomocą Bulbasaura. 20 level, no to chyba dopiero co ewoluował. Ja wystawiam Sparkiego. Jak byłbym szybszy, to wygrana byłaby banalna. Zaraz zobaczymy. Jak przeżyjemy. No to Gyarados było mi miło. Znaczy może przeżyć. Ale wątpię, mamy jeszcze Light Balla. 4 razy super efektywne. I o to chodziło. Brawo, Sparki. Tak, to mi się podoba. To było dobre. 916 expa. No w końcu ten exp poszedł po całości. Specjalny atak rośnie jeszcze bardziej. 16 level. No, Sparki goni. Goni towarzystwo. I bardzo dobrze. Gyarados pokonany. Nic nie zarobiliśmy niestety. No, ale to dziki Pokémon. No i cieszymy się. Super. Teraz Pokéball. Co? Zaraz. Dobra robota, tak, dobra robota, Bulbasaur. Bardzo się postarałeś. Dobrze dopingowałeś, Pikachu. Nigdy nie spodziewałem się zobaczyć. Znaczy, nigdy nie spodziewałem się zobaczyć tak wielkiego Pokemona w takim miejscu jak to. No właśnie. Przecież tutaj to nie ma tak właściwie wody oprócz paru kałuż. Co robił tutaj taki wielki Pokemon? Czy to był dziki Pokemon? Gyarados jest typem wodnym. Nie powinien się tutaj znajdować. A więc, no właśnie. Dlaczego tutaj był? Ten Gyarados nie był dzikim Pokemonem, był mój! Co? On należy do ciebie? Masakra. Ktoś ukradł jej tego Pokemona. Ale kiedy wrócił już do niej, nie był już taki miły. Aha. No nie, złe sprawa, niezła sprawa. Dziękuję ci bardzo, a jestem zły. Nie. To nigdy nie jest w porządku, kiedy Pokemon tak się to zachowuje. To dokładnie. Ludzie, którzy ukradli Gyaradosa, muszą za to zapłacić. Zamierzam im skopać dupsko. Dokładnie. A kim są ci złodzieje? A, no i gdyby wiedziała, to co ona by tu robiła? No w sumie racja. Okej. Okay. Musisz go zabrać z powrotem. I my jej oddajemy Gyaradosa, no bo to nie jest nasz Gyarados. Jak należał do niej, no to nie. Wzięliśmy w Pokébola, ale to nie nasz Pokémon. Może profesor wie coś? Aha, zadzwonimy do niego. Okej. Okay. Powinienem iść do centrum Pokémon i zadzwonić. Ale dziwna sytuacja, bardzo dziwna. O, tu mamy w tym drzewku TM01. Ej, TM01 to był ten Focus, czy mi się dobrze kojarzy? Focus Punch, dobrze mi się kojarzy. Bardzo potężny atak i myślę, żeby nauczyć go Poliwhirla, który będzie miał też typ walczący. Dużo beforehand.
No mogę, mogę go nauczyć, jak będzie trzeba, jak potem może będę miał, jak już mój Poliwhirl będzie miał ten typ. Okej. Okay. Dobra. No, siostro Joy, już nie chcę z tobą rozmawiać. Janet, gdzie ona jest? Powinna być już tutaj, o wybacz. Czekam na moją przyjaciółkę. Albo przyjaciel, znaczy no, chyba przyjaciółkę. Gdzie jest ciocia... Marian? Ciocia Marian, gender gwarantowany. No właśnie. Zaraz, czekajcie. O, tu możemy zadzwonić chyba, o to chodziło. Dokładnie. Profesor Oak Judy, minęło już trochę czasu, no dokładnie. A ja teraz tłumaczę Misty, to jest profesor Oak. On jest tutaj takim naczelnym ekspertem w świecie Pokémon, a Misty, wow, no nieźle, ale znam osobistości. No i właśnie się pyta, czy jestem już bliżej skomplikowania Pokédexu, no dokładnie, jestem. No i właśnie dzisiaj rano też coś nowego odkryłem. Ale w każdym razie, profesorze Oak, muszę z tobą o czymś porozmawiać. O czym chcesz rozmawiać? No i teraz pewnie mu wszystko wytłumaczymy. Co? Naprawdę? No nie gadaj. No gadam. Że nie przestał słuchać trenera po kilku dniach. No dokładnie, tak było. To wygląda, jakby stało za tym Team Rocket. A teraz jeszcze razem Team Rocket? Tak, to jest taka sekretna grupa kryminalistów, którzy wykorzystują Pokémony do swoich własnych złych celów. Aha, no jakżeby, no to są właśnie Rokeci. Cali Rokecie, o Misty się teraz wścieka. Pokémony używane do eksperymentów. No i oj, złe rzeczy. Tak jakby profesor Oak, jako mając tytuł profesora, pewnie nie eksperymentował z Pokémona. Nie zagłębiajmy się w ten temat. Dobra. Na Mount Moon, czyli górę Moon, jest tam specjalny kamień, który nazywa się Moonstone i został tam znaleziony. Moonstone? Tak, jest to specjalny rodzaj kamienia, który zwiększa siłę twoich Pokémonów. Prawdopodobnie Team Rocket poszukują go. No i co? Wyszliśmy sobie, już tam Misty nie ma. Niby była Misty, była sobie i sobie poszła. Cała Misty. Ale teraz wejdziemy do jaskini, w której być może będę częściej spotykał różne Geodu i takie tam. Co jest? Idę z tobą. Serio? Aha, że góra Moon, czyli góra księżycowa jest... akurat musi tak tam iść, żeby dojść do swojego miasteczka, w którym mieszka. Aha, że tam będzie mnóstwo trenerów, zdaję sobie z tego sprawę. Ja może się też dowiem coś więcej. No dokładnie. Jestem ekspertem wodnych Pokémonów. Powinno być wszystko ok. Mam na imię Misty. Pochodzę z Cerulean City. Miło mi cię poznać, ale teraz już chodźmy. Czyli co, będę podróżować razem z nią? Ej, może będzie mi leczyć Pokémony od razu, to byłoby świetne miejsce. Wow, ale dziwnie. Ej, ale no... Halo? O, właśnie, posuń się. Chcę wziąć Iski Brawpan, wpadek gdybym się zgubił. No i mamy pierwszą już trenerkę. Suzan! O jakiemu ty do mnie mówisz? Co ona do mnie mówi? Nie wiem, ale chyba jest z Japonii. Chyba. Las Suzan? A to jednak walczę samemu, kurde. Miałem tego wziąć. Dobrze, że nie wziąłem... wiecie kogo? Bulbazaura na pierwsze miejsce. Zapomniałem, że dałem przecież Sparkiego tutaj. Ponieważ... O, Out of Confusion. Świetnie, Sparki. No, Sparki. Ze Sparkiego to jeszcze będą ludzie. Zobaczycie. On tutaj... On tu jeszcze... Czy będą... Będą Pokémony. O, tak, tak. Dokładnie, powiedzmy. On się tutaj stara. On walczy. Abra. Dobra, no to Sparki. Taki Abra ma pewnie tylko teleporta, więc no właśnie, walka i wygrana gwarantowana. Nie wiem, co ty tam do mnie mówisz, dziewczynko, ale... Ale... Okej, okay, dobra, weź skończ. Niepotrzebnie z nią jeszcze raz. A ja mogę porozmawiać na przykład z Misty? Tak, mogę z nią porozmawiać. Tylko ona nie leczy mi Pokémonów, aż dla pewności sprawdzę. No właśnie, no po co ona mi tu idzie? Niby mi towarzyszy, a nie wiem, czy mi jest jej potrzebne jej towarzystwo. Thunderbolt, będę bił z dzikie zubaty. O nie, Misty się zbugowała. Chodź tu, Misty. Jesteś głupia. Chodź za mną. Głupia Misty już mnie zostawiła samego. Ach. Dobra. To może zmienimy sobie na Saurona. Ten ewidentnie wygląda, jakby miał tutaj jakieś kamienne. A przy okazji nawet Geodu się trafia. Mówię, mój rywal ma już Charmeleona. To jest bardzo niepokojące. Typy kamienne rządzą. No nie wiem, czy rządzą, ale chcę ci pokazać, że się mylisz. Jak masz rzeczywiście tylko kamienne Pokémony, to let's go, Harold. Typy kamienne rządzą, wziął sobie Pokémona walczącego, który bije typy kamienne. A serio, nie trafiłem z takedowna? No, w końcu, ale już chyba trzeba było tego Wine Whipa walczyć. Jeszcze przegrałem. Ach!
fuck. To tak miało nie być. Sparky, tobie już lepiej idzie. I Rajorn, no to jak Rajorn, to dajmy ropucha. Kurde, jakby przeciwko niemu, no ale to jest jeszcze ziemny, to mówię, o, to byłoby bez szans, żeby przeżył. Ale ropuch też musi trenować. Tak, powinny być Stardy, no. Ten Rajorn, gdyby miał Stardy, to przynajmniej by przeżył. Co się dzieje z Misty? Co się dzieje z naszą przyjaciółką? Aha, ona jest zagubiona, ona nie wie, co tu się dzieje. Misty, ty to sobie odpuść, to chodzenie może ze mną. Bo to nie wypali. Taka prawda, że to może nie wypalić, ludzie. No co ja wiem, no nie będę kłamał, no tak może być. A i w ogóle ciekaw byłem, jakie Pokémony są tutaj w trawie. Może warto tutaj się rozejrzeć, może coś fajnego, akurat Mankey jest do zdobycia. Średnio. Spearow. Średnio. Coś jeszcze? PJ, bardzo średnio, dobra. Może tutaj byłyby jakieś Nidorany, o Nidoranach to nawet bym może pomyślał i może chciał łapać, ale na razie sobie odpuszczamy takie myśli. I sobie zaraz zobaczymy jeszcze, co jest w tej części jaskini. Bo warto sprawdzać takie typu przejścia. Wow! TM28, Dig! Ej! Ktoś może się nauczyć Diga? Z obecnych tu Pokémonów? Tak! Serio? Sparky może znać Diga? Szkoda, że nie Sauron, ale to jest naprawdę fajny atak. Sparky, jakbyś się tak nauczył. W sumie fajnie jest mieć jakiś ziemny atak. Zamiast Growla. Growla i tak nie zamierzam używać. A przecież tutaj jest Clefable! Clefable tutaj siedziała i pilnowała. O nie, Misty tam została. O nie! Kolejna Clefable. Nawet nie Clefairy, tylko od razu Clefable. Wiecie, kosmiczne Pokémony. A prosimy Winewipa. A, tutaj warto trenować. Czekajcie, tam jest... albo dobra, jak już jesteśmy, to sprawdzimy sobie na razie to przejście. Chyba tu powinniśmy iść. A ty co robisz, stary chłopie? Przy tej ścianie net. Ha, 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 ha! Nie wiem, ale jak widzę śmiech, muszę się śmiać. Ta seria mi sprawia, że wytrenuję swój złowieszczy śmiech idealnie. To będzie najlepszy złowieszczy śmiech ever. Wow. Weź ty zasadź na niego się. I przywal z Solar Beama. No, pięknie. Dobra, Sauron, słuchaj, 17 level. A ekspisz coraz bardziej. Bardzo mi się to ogólnie podoba. Fajnie, że stajesz się coraz silniejszy. A ty tak naprawdę? No, 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 ja tak na serio. Ja tak naprawdę, tak na serio. I co powiesz? Połamie ci kości pewnego dnia? Zaufaj mi. To jest psychopata! Psychopata, idę od niego. Nie chcę! Nie chcę go! Co za psychol! Połamie mi kości, powiedział. A co tutaj mamy? Słyszycie ten głos, kiedy podchodzę do tej dziewczyny? W ogóle jakby... nie mogę do niej zagadać. Co się dzieje? O, a z tym mogę. Yussi. Jestem Yussi. Specjalista w eksplozjach. Coś czuję Kofingi. Albo Voltorby. O, nie, 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 nie. Bez takich kolej... No nie! Jak ja mam wygrać taką walkę? No zwariował. No zwariował. Zaraz daję Pikachu z Digiem. Zaraz się wycwanie, patrzcie. Jezu, jak ja dobrze, że ja Digę się nauczyłem. Przecież one by mnie rozwaliły. Te Voltorby. Patrzcie na geniusz Jud... Jak to jest szybszy? Nie! To miał być geniusz Judiego, a Voltorb pokazał się szybszy. Jeszcze skryta walnął. Ale prawdopodobnie ich jedyny atak to jest... Nie. Przecież miałem użyć Diga. Dlaczego nie schowałeś się w Dig... Kurde, Sparky. Co za straszna walka. Sauron też upadnie. Nie ma szansy, żeby przeżył. Sauron! A twój 18 level. Teraz to był 4 czy 5? Nie, chyba 4. Kurde, zostały jeszcze 2. Jak stracę połowę życia, to mam przekichane. Dobra, ropuch jest twardy, ale po prostu to jest jakaś kpina. Zrobił sobie wybuchowy team. Przecież to jest młody Bin Laden. O, a od tego jestem szybszy. O, ten użył czegoś innego. Wow. Ty jesteś powalony, typie. Tak, przeżyłem twoje combo explosion. O Jezu, co za chora taktyka. No to se podtrenuj nad tym swoim teamem, ale przez ciebie muszę się cofać, bo po prostu mój team wybiłeś prawie cały. Co za powalony koleś. Tutaj muszę każdą chwilę poświęcać na trening, widzę, bo bez tego treningu, a Misty to w ogóle nie wie, co się dzieje. Zakręciło się jej w głowie od tej jaskini. Ja ciekaw jestem, jak ona w ogóle tu przyszła.
z jej umiejętnościami logistycznymi i w ogóle przemieszczania się po tej jaskini, to ja naprawdę nie wiem. Ktoś ją musiał chyba tutaj przyprowadzić. No i Misty... Naprawdę, no bo patrzcie, no kurde, idzie za mną niby. No, idziesz za mną. O, w końcu dobrze skręciłaś. O, no, no, jestem pod wrażeniem. No, no, ale idziemy tam. Ja chcę na razie tutaj iść, Misty. Może ty masz swoje plany, ale ja mam też swoje. Ja też mam swoje plany, też marzenia. Geodude, świetnie. I co, nasz Sauron ewoluuje? Może mi się pomylił, on na 18 ewoluuje, wiecie, ja już tyle jest Pokemonów, czasami się coś może pomylić. Nie, to tutaj po prostu działa to w ten sposób, że on pewnie w określonym momencie może ewoluować. Ale wiesz o tym. Aha, że jest inna wyspa na archipelagu tym pomarańczowym, no spoko. Chciałbym się tam udać. A, i mamy tutaj coś. Fig Club. Fig Club, Fig Club, to nie było coś dla... Zaraz, dla kogo to było? Tak, dla Cubana lub Marowaka, tak kojarzyłem, że to podwyższa ich atak. To podwyższa ich statystykę ataku. No to fajny przedmiot, ale Cubone, właśnie Cubone, przecież profesor miał Cubona. Musiałem go z powrotem sprowadzić, ale w sumie od tamtego czasu, jak go tylko sprowadziłem, to nie widziałem tego Cubona ani Spirola. Któż wie, co się z nimi tam stało. Ale fajnie byłoby mieć Cubona, naprawdę przydałby mi się do teamu Cubone. Jak najbardziej. W ogóle nie pomyślałem o czymś. Chyba, że jak jest... A nie, ej dobra, bo właśnie chciałem sprawdzić, że w tym haku dostajemy wszystkie patrzcie z raz 10, bo mówię, o kurde, zbartowałem pewnie Diga. Dając go Pikachu, już nikt inny nie będzie mógł mieć go, ale nie, to jednak tak nie ma, o Boże, to jest ten psychopata. Odejdźmy od niego, nie chcę z psychopatami się zadawać, no przepraszam bardzo. Aha, teraz ma, tak, teraz używa flesza i jest zadowolony. O, to Ryokechi, to wy złodzieje, co się dzieje, ktoś tu nadchodzi. Te ubrania, czy to jest Team Rocket? Tak, to jest Team Rocket. Czy słyszysz mnie, ser? Aha, no, że nie znaleźli wciąż Moonstone'a. Co to jest? Okej, okay. Rozumiemy, zrozumiano. A teraz co powiem mu? Jakie są nasze rozkazy? Aha, jeżeli ktoś tutaj wtargnie, to użyjcie siły. Jacy zadowoleni z siebie. Jacy zadowoleni, nie mam pytań. Ona ruszy przodem, okej, okay, dobra, Misty sobie poszła. Kurczę, parasy. A tutaj znowu Clefable. Clefable, dlaczego wy tu wpuszczacie tych drani? Trzeba było zrobić rewoltę przeciwko nim. Co my tutaj mamy takiego interesującego? Eter. No może się przydać, może być Eter. Tak to już nic więcej. Przejdźmy te jaskini. Nie wiem, czy dzisiaj chcę z tymi roketami walczyć, ale zobaczymy. No chyba, że... O, tu już walki się zaczynają. Pewnie będą mieć jakieś trujące poki. Może sobie damy Sparkiego, bo na razie najniższy level. Ja czuję tutaj trujące, a wtedy ten dig może się przydać. Dzieciaki powinny zostać w domu. No chyba nie. Pierwsza nasza walka z Team Rocket w tej grze. I Zubat i Koffing. A, czyli podwójna walka. No i dwa Pokémony. Jeden, który jest latający, a drugi, który... który wiecie co. A drugi Pokémon znowu lewituje, więc żaden by z diga nie dostał. No śmieszne. Ale jak już jest to dwuwalka, to easy. Zubat musi paść na hita. Clear Smog. Ale nic tam takiego nie robi, więc było miło, ale się skończyło. Moje Pokémony na razie wymiatają, ewidentnie. Ewidentnie dają sobie radę. Jeszcze ktoś tam. Kurde, mnóstwo parasów tutaj chodzi. Ale nie interesujmy się nimi. Dzieciak. Dostałem rozkaz wyeliminowania każdego, kto nam tutaj przeszkodzi w naszej misji. Wybacz, dzieciaku. Wybacz, to ja powiem jemu, wiecie? Ja ci powiem, ty frajerze, ty myślisz, że dasz radę mnie pokonać? Bo co? Bo masz Zubata? Ha, ha, ha. Zubat, Zubat, Zubat. Bez opcji. Jest git. Sparky uczy się double teama. Nie chce się uczyć tego ataku, to jest chamstwo ten atak. Koffing. A zostawmy sobie, przecież Thunderbolt to na pewno mu zabiorę z połowę życia. On ma słabą specjalną, znaczy z taką normalną tą specjalną obronę. Dobra, słabą. Bo obronę ma naprawdę wybitną, ale tu jak widać średnio. Ekans. Okej, okay, to Thunderbolt. Co to za dźwięk? Czy ten dźwięk to coś normalnego? Ej, masakra, co to za dźwięk? Ten dźwięk się specjalnie pojawił, może tam coś kopią i dlatego jest ten dźwięk. Ej, aż specjalnie chcę wyjść i sprawdzić jeszcze raz. A może się coś zbugowało? Ej, naprawdę, jestem w małym szoku. Cały czas słyszę jakieś dźwięki, teraz mam rozkminę, czy mi się gra zbugowała? Bo słyszę cały czas. Nie, to mi się gra musiała zbugować. Poczekajcie, ludzie.
trzeba tutaj coś wykombinować, trzeba coś sprawdzić, bo się zaczynam obawiać, że mi się gra zbugowała, że to nie jest, albo to jest jakiś, nie wiem, może kopią coś w tym tunelu. Naprawdę nie wiem. Dobra, sprawdzimy takie coś. Dajcie mi reset. Może to pomoże. Ej, pomogło! Boże, to gra się zbugowała. Przez chwilę miałem myśl, że może, nie wiem, w tym tunelu ktoś odpalił jakieś wiertło i kopią i włączył się dźwięk, a to po prostu zbugował się dźwięk. Pierwszy raz takie coś miałem w Pokémonach. Masakra jakaś. Wow, no ciekawe. Jezu, ale parasów to już mogłyby mi odpuścić, te parasy. No tutaj zaraz nas pewnie czekają jeszcze jakieś walki. Tutaj mamy, co my mamy? Pipi Up, o, przyda się. Bo Pipi Up, do czego nam może się tak właściwie przydać? Zastanawiam się, czy już warto, albo nie, na razie nie będę go wykorzystywać. Zubat, Zubaty to z wielką chęcią, ale naprawdę miałem zdziwienie maksymalne. Co to za dźwięk? Dobra, słuchajcie. Dalszą przygodę z Team Rocket, czyli ze zespołem R oraz z Misty, która ruszyła przodem, zakończymy, mam nadzieję, już w kolejnym materiale, bo ciekaw jestem, co jeszcze tutaj się będzie działo w tej jaskini, ale na dziś to tyle. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapy w górę, nie zapomnijcie skomentować i zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam gdzieś słychać jakieś Pokémony, serio, to dźwięki niesamowite w tej jaskini. No i jak mówię, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to teraz. A ja się z wami żegnam. Tak więc do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!